Witam Państwa serdecznie. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park w Rękach Dolina Gramy został utworzony w 2002 roku. Na terenie parku występuje 36 gatunków drzew. Do najczęściej spotykanych należą. Panie Pawle, proszę zademonstrować. Buki, mamy po chwilę, bo tutaj trzeba przełączyć. Buki. Dęby. Lipy. Klony. Graby. Wiązy. Oraz świerki i sosny. Na terenie zespołu rozpoznano ponad 450 gatunków roślin kwiatowych. Świat biały reprezentują liczne gatunki ssaków, na przykład wiewiórki, sarny, dziki, ptaki, na przykład sikorki, drozdy, kowaliki. Owady, pszczoły i żółki. Nieliczne są płazy i gady. Spotykamy tu również kilka gatunków nietoperzy. Te ostatnie zamieszkują podziemia dawnych kopalni ród, cynku i ołowiu. Rozległy system podziemnych chodników ma długość ponad 300 km i należy do największych na świecie. Wyjątkowy mikroklimat podziemi sprawia, że jest to drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce. Początki obecnego parku w Rękach sięgają 1824 roku. To wtedy Karol Henkel von Donnersmarck nabył dobra lepeckie i zbudował na wzgórzu niewielki zamek myśliwski. Jednocześnie pobliski las przekształcił w tereny łowieckie. Po zniesieniu nowego pałacu Donnersmarcków jego leśne otoczenie przybrało postać parku w stylu angielskim. Teren parku otoczono murem z kamienia napiętnego. Jego fragmenty zachowały się do dziś. Rozległym pracom ziemnym towarzyszyła duża liczba nasadzeń buków i dębów. Oprócz rodzimych roślin, ozdobę drzewostanów stanowią liczne gatunki drzew i krzewów egzotycznych. Znaczną część parku zajmują buki. Są to drzewa osiągające wysokość do 50 metrów, o korze cienkiej, gładkiej i jasnej, szarej lub popielatej. Jego owoce to trójgraniaste orzeszki zamknięte w pokrywie porośniętej kolczastymi wyrostkami, zwane buchwią. Panie Pawle, proszę zademonstrować. Badania naukowe potwierdziły, że buki są największym producentem tlenu spośród drzew liściastych. Nic więc dziwnego, że pacjenci Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji według opinii tamtejszych lekarzy kardiologów podczas spacerów po parku, oddychając dobrze natlenowanym powietrzem, doznają tak zwanego szoku tlenowego. Do objawów szoku należy. Panie Pawle, proszę zademonstrować. Trudności w zaczerpnięciu powietrza. Wrażenie wewnętrznej wibracji. Mrowienie w całym ciele. Zawroty głowy. Zaburzenia widzenia. W skrajnych przypadkach ujrzenia. Panie Pawle, bez przesady. Jednym z najbardziej malowniczych miejsc parku jest Dolina Rzeki Gramy. Jej wody wcinają się w podłoże zwapienia na głębokość 20 metrów. W okresie obfitych opadów przypomina ona górską rzekę, a na co dzień płynie wielki za kolami i nie przekracza 1,5 metra szerokości. Panie Pawle, proszę zademonstrować.
Rzeka zaczyna w dzielnicy Repki, potem płynie przez tereny gminy Zgrosławice oraz miasta Pyskowice. Zasila zbiornik Dzierno Małe, aby kilkaset metrów dalej pójść do kanału Wilkowskiego, po czym połączyć się z Odrą i zakończyć swój bieg w Zalewie Szczecińskim. Woda jest najlepszym znanym w świecie rozpuszczalnikiem. Umożliwia zachodzenie wielu procesów życiowych. Wszystkie organizmy żywe składają się na jedno 3/4 z wody. Woda jest środowiskiem życia dla wielu organizmów. Dzięki zastosowaniu mikroskopu w małej kropli wody możemy wyśledzić wiele organizmów jednokomórkowych. Pospolitego pan Kofelka praktyczną Eugenę Zieloną przybył formę dafnię, zwaną rozwieliczką. O, jeszcze jedna. Inne, mniej sympatyczne stworzenia, na przykład komary, wykorzystują rzekę do rozmnażania. Panie Padłeś, proszę zademonstrować cykl rozwojowy tego krwiopisy. Komary. Jaja. Larwa. Poczwarka. I postać dorosła. Życie powstało w wodzie. Bez wody nie ma życia. Wiedzą o tym nawet wiedźmy i utopce, które według dawnych śląskich wierzeń zadomowiły się nad bramą bardzo dawno temu. Wiedźma, czyli strzyga, zamieszkuje zwykle w starej, spróchniałej wierzbie, rosnącej nad rzeką. Jest stara, pomarszczona i brzydka. Zwykle bardzo chuda. Jest w głowie, z dużą ilością płatów, paszykowatym wielkim nosie, czarnym jak węgle oczach. Na dodatek ma wielkie łaska i słabe. Charakter strzygi mają długie, paskudne jak wygląd. Są złośliwe, przebiegłe i mskliwe. Lepiej nie wchodzić im w drogę. Utopiec zamieszkuje bagniste brzegi i katuje na ludzi przechodzących przez rzekę. Ma dużą, gęsto obłożoną głowę, oczy o dziwnie czerwonych wnętrzach osadzone na żółto-zielonych gałkach. Pomiędzy których sterczy wydatny nos o ogromnych nozdrzach. Jak wynika z opisu, piękny to on nie jest, ale za to bardziej przyjazny dla ludzi niż strzygi. Dziękujemy. Tak, chodźcie, żeby pokazać. Udobca też. Już możecie zmienić minę. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy.